Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. W te jesienne popołudnie ze Stadionu Leja wita Państwa Kamil Sobala. To za chwilę, to już za moment. Odra Wodzisław podejmie Polonia, Polonie Łaziska Górne. Ale zanim to, na sam początek składy. Skład Odry, który niewiele się zmienił od ostatniego spotkania. Jednak warto na niego spojrzeć i zwrócić uwagę na jedną ważną, istotną zmianę. Z numerem 99 zagra Dawid Wrzosek, z piątką Mateusz Grober. Z numerem 22 kapitan zespołu Mateusz Słodowy. Z piętnastką Mikołaj Karwot, z numerem 24 Jakub Wilczek, z numerem 88 Bartosz Laskowski, z 77 numerem zagra Jakub Pawełek, z 18 Szymon Kalisz, z 95 Bartosz Krzyżok, z 7 Łukasz Gajda i z 16 Hubert Grober. Zabraknie w pierwszej jedenastce, jak i na ławce rezerwowych, Maksymiliana Rogułę. A jeśli chodzi o dzisiejszych gości, Polonie Łaziska Górne, wiceliderującą Polonię, to oni zagrają dziś w następnym zestawieniu. Z numerem 34 Paweł Florek, z 4 Artur Terbalean, z 5 Patryk Widuch, z 6 kapitan Dawid Kaszok, z 7 Daniel Fabisiak, z 8 Bartosz Waśkiewicz, z numerem 9 Aleksander Biegański, z 16 Mateusz Wojtek, z 19 numerem zagra z kolei Michał Staniucha, z 21 Kajetan Rutkowski i z numerem 26 11 zamknie Mateusz Michalski. Zastosowane ustawienie, które zostało oczywiście poczynione przez trenera, i startujemy. Odra Wodzisław, Polonie Łaziska Górne, zapinamy pasy. 4 bramki stracone, wiadomo, że to był lider. Mówiło się o tym także, że to przede wszystkim był mecz na sztucznej murawie. To nie są dobre warunki dla drużyn, które grają na co dzień na naturalne. Teraz dośrodkowanie, pole karne, jest groźnie, jest wybicie. Świetnie sobie z tym wszystkim radzi właśnie grając z numerem 16 Hubert Grober. No i zobaczymy, w którą stronę ta piłka zostanie za chwilę posłana. Dośrodkowanie, pole karne, na krótki słupek, spore zamieszanie, jest gol! Ależ tutaj źle się to zaczyna dla Odry Wodzisław. Już w pierwszych minutach tego spotkania, dokładnie w minucie numer 3, stracona bramka przez Odrę Wodzisław. Prawdopodobnie nastąpiło tam trafienie samobójcze autorstwa Jakuba Wilczka. Teraz jeszcze zobaczymy to na powtórce. No bo takie bramki bolą, zwłaszcza na początku spotkania, kiedy już trzeba gonić wynik. No i to za sprawą bramki samobójcze. Teraz fatalne podanie Odry Wodzisław. Świetnie się urwał tutaj jeden z piłkarzy polonistów, ale był na spalonym, jak dobrze ujrzałem, Michał Staniucha. No i podał dokładnie. No to to, czego się też wymaga od Mateusza Słodowego, aby dobrze rozpoczynał te ataki. Konstruował je już od pierwszej linii. Pawełek jednak nie, jednak do Laskowskiego. Laskowski. Laskowski! Aj, ale... Ta piłka minęła słupek, jednak brawa były słyszane teraz na trybunach. Pawełek. Dużo o tym piłkarzu pisało się w mediach. Jak zresztą o Wilczku. Oczywiście miało to związek z więzami krwi, ze świetnymi piłkarzami, jakim oczywiście był Paweł, był jego tata, golkiper Pawełek. Też były piłkarze Odry Wodzisław. Teraz jednak Gajda. Gajda, Gajda, strzał zablokowany. Jest Odra, przepisy dalej. Kalisz! Ale tu też strzał zablokowany. I w materiałach prasowych byli porównywani czy to właśnie do swojego taty, czy to też do brata. Teraz Krzyżok, świetnie w pole karne. I jest strzał, ale radzi sobie z tym wszystkim Polonia. Interweniował Dawid Kaszok i to jest ten moment, kiedy Odra troszkę podkręciła tempo. No i to zebranie piłki przez Grobera, no zabrakło szczęścia. Teraz jednak rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne, interweniuje Florek. Na raty wyłapuje tą piłkę golkiper polonistów. Troszkę podkręcono tą tempo w tym spotkaniu. Ruszają teraz właśnie piłkarze gości. Czy był faulowany? Sędzia jednak nie gwiżdże. Świetnie sobie to przełożył piłka Polonii, ależ świetnie przełożył, ale źle strzelił i przełożył. Przede wszystkim tu pytanie, czy nie było faulu. Myślę, że tutaj troszkę Jakubiczek mógł mocniej utrzymać się na nogach i ten strzał, no, który mógł naprawdę wyglądać o wiele lepiej. Dośrodkowanie w pole karne. Wyblokowany i jest gol! Ależ troszkę kuriozalna bramka strzelona przez Polonię Łaziska Górne. Pechowa interwencja już kolejna w tym spotkaniu Jakuba Wilczka. Mamy 2 mecze pod rząd Polonii Łaziska Górne, w których padła co najmniej jedna bramka samobójcza. No a więc rzeczywiście statystycznie poloniści wyglądają bardzo ciekawie. Teraz spore zamieszanie w polu karnym. Odry niedokładne, wybicie i gol! Co tu się dzieje? Co robi Odra Wodzisław?
Jak na razie jednak gwizdek arbitra, my patrzymy, co się stało. Arbiter mknie teraz do sędziego liniowego, aby skonsultować właśnie wydarzenia boiskowe. I my za chwilę poczekamy też na decyzję arbitra, co się dzieje. Jest gol! Jest gol 3-0 dla Polonii. Co robi Odra Wodzisław? Błędy indywidualne przede wszystkim. No to są wszystko czynniki, które sprawiły, że oglądamy w lewym górnym rogu wynik 3-0 dla Polonii. Teraz jednak Odra. Pawełek! Świetna interwencja Pawła Florka. No i takie strzały to właśnie jest woda na młyn, można by rzec. Będziemy startowali z drugą częścią tej rywalizacji. I tak też się dzieje. Do przerwy 3-0 dla Polonii Łaziska Górne. Startujemy z drugą częścią rywalizacji. Teraz wznowiona ta piłka za linię obrony Odry. Troszkę zamieszania, odzyskuje tu Polonia, poślizgnął się teraz jeden z piłkarzy Odry Wodzisław, jest groźnie. Jest strzał, taki centrostrzał można by powiedzieć, ale nie zebrał tego wszystkiego. Mówiliśmy także właśnie o dwóch bramkach samobójczych strzelonych przez Wilczka. A ta statystyka też całkiem ciekawa w całej lidze, teraz jednak Polonia. Polonia jest strzał i gol! Świetnie radzi sobie z tym Bartosz Waśkiewicz. Mamy 4-0. No coś tu się wydarzyło w defensywie Odry Wodzisław, że tak łatwo wyszła Polonia z kontrą. Statystyka ta ulegnie zmianie na co najmniej 7. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w innych spotkaniach. Najwięcej bramek samobójczych strzelił piłkarz Kuźni Ustroni, ale teraz jednak okazja. Strzał! Radzi sobie z tym Wrzosek. No, było groźnie. U nóg Polaka. Teraz Kalisz prawą stroną. Kalisz do Polaka. Polak na lewą flankę. Takie te podanie leniwe, jak w piątkowy wieczór. Teraz strzał, ale to nie mogło zagrozić. Niecelny strzał, choć trzeba przyznać, że dość ciekawy w wykonaniu piłkarza Odry Wodzisław. Dobry występ Pawełka, jak na aktualną dyspozycję całego zespołu. Próbuje przynajmniej. Z dwoma kosami na plecach. Pawełek, jest strzał! Oj, taki ciekawy strzał. Radzi sobie z nim jednak Paweł Florek. Mógł się tylko uśmiechnąć pomocnik, że założył przynajmniej podaniem, tak zwane sito swojemu rywalowi. Teraz takie wejście na pograniczu faulu jest faulowane ostatecznie, zdaniem arbitra Michał Staniucha, jak dobrze ujrzałem. I jest także czerwona kartka. Oj, 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 to nie jest dobry mecz dla Odry Wodzisław. Daje swe znaki. Świetnie podana piłka na lewą flankę, strzał! Radzi sobie z tym Paweł Florek. No Michał czyż ma szansę tutaj, ma okazję, smutną okazję, żeby troszkę też przetestować innych piłkarzy. Teraz jest strzał i poprzeczka. No ładny strzał Mateusza Słodowego, ładnie to wyglądało, ale ostatecznie nie wpadło do siatki. Na krótko poloniści. Ustawiony blisko także Polak. Jednak piłka posłana do Widucha. Widuk, świetne wycofanie, strzał. Zablokowane jak na razie to uderzenie, jest groźnie, jest spore zamieszanie. Powroźnik w takim bardzo niebezpiecznej sytuacji. W tym momencie przeciera się piłkarz w Polonii. Jest strzał, ale radzi sobie z tym wszystkim Dawid Wrzosek. Mariusz Goriwoda także dużo tych kartek pokazał w tym spotkaniu. Zobaczymy, może jeszcze kilka pokaże. Czas jeszcze jest na to. Teraz poloniści strzał. Oj, ciekawa to była próba Oliwiera Buchcika. No powiem szczerze, że wyglądało to naprawdę nieźle z tej perspektywy. Dośrodkowanie w pole karne, piłka dochodząca na daleki słupek, jest groźnie, jest strzał, ale daleko poza światłem bramki, posłana ta piłka. Widuch napędza kolejną akcję, prawą stroną, teraz ruszają poloniści, jest groźnie, czy ktoś to zamknie? Prawie zamknął to defensor Odry, jest strzał i gol! Angiela ustrzelona przez piłkarza Polonii Łaziska Górne. Chyba już ustala nam końcowy wynik tego spotkania strzelcem Oliver Buchcik. No wyglądało to ładnie, no może nie dla golkipera Odry Wodzisław i kibiców miejscowej Odry. Cisza na trybunach, lekki głos jedynie słychać. Dośrodkowanie, pole karne, to był strzał, centro strzału i to całkiem ciekawy będzie rzut rożny. Fabisiak, czy będzie 6-0? Dośrodkowanie w pole karne, Kaszok,
Kaszok, ale radzi sobie z tym Dawid Wrzosek. I tym samym kończy się to spotkanie dla Odry Wodzisław źle. Kończy się pechowo, kończy się srogą lekcją i zarazem laniem. 0-5 to jest wynik, który padł tutaj w Wodzisławiu Śląskim. Można by rzec, że Odrze przydarzył się Senegal. Dużo pecha, dużo bramek samobójczych, bo aż 2 i przede wszystkim strata punktów. Za dzisiejsze dość ciekawe, choć momentami nieporywające spotkanie, dziękuję Państwu, Kamil Sobala. Dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, gdzie usłyszycie Państwo wywiady pomeczowe. Na razie.